mównicy. Panie i panowie, bardzo proszę o powrót. No, ale to trzeba było więcej ludzi na sali. A ty, Józef, te panie głosowali? Aha. Nie, nie, proszę. Bardzo proszę Państwa radnego powrócić. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powrót na salę. Proszę informację o obecności klubu. Jeszcze nie? Piszę jeszcze. Nie? To Pan Przewodniczący może powiedzieć. Bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę. Klub Platformy gotów? Jeszcze nie. Klub PiS-u gotów? Panie Przewodniczący, jeszcze nie. Tak, jeszcze nie. Klub Przyjaznych Kraków też chyba jeszcze nie. No, prawie to duża różnica. A Pani Staszewska? Także to jednak PiS gotowy? Panie Radny? Jeszcze nie, tak? Jeszcze nie. Dobrze, jeszcze czekam. Okej, okej, okej. Przypomnę 14.15, że 14.20, prawie 5. Natomiast ta sprawa ze względu na wagę będzie teraz przeprowadzona.
Mamy po pierwsze projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości samych takich opłat. To druk prezydenta, druk nr 1156. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Została złożona poprawka, która została przyjęta jako autopoprawka, w związku z tym poprawka Klubu Rady Platformy została wycofana. Jednocześnie przedstawiono sprostowanie literowe. Tam, gdzie była odwołanie się do punktu 5, gdzie odwołanie się do punktu 4, co zostało sprostowane zarówno w kontekście poprawki, jak i autopoprawki. Przepraszam, paragrafu, tak, nie punktu, tylko paragrafu. Ale o tym była mowa w trakcie dyskusji. Proszę Państwa, proszę o przygotowanie się do głosowania. Przypomnę, mamy druk z autopoprawkami, z wycofaną poprawką. Druk nr 1156 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami. 1156. I głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, to przed nimi. Głosowaliśmy 29 za, 11 przeciw, brak wstrzymujących się, Rada przyjęła uchwałę. Sędzia Mikołaj, bardzo proszę. W sprawie głosowania. Bardzo proszę pana radnego. Nieobecny pan Kapuściński, nieobecna pan Janko. Ale to, panie radny, to w kwestii formalnej, czy... Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w trybie wotum separatum składam w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości wotum separatum do uchwalonego prawa. Dziękuję. Rozumiem, brak uzasadnienia, też jest uzasadnienie. Określenie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Druk nr 1157. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. W tej sprawie była autopoprawka pana prezydenta. Następnie była poprawka Klubu Radnych Platformy i pana radnego Sonika. Poprawka pana Klubu Radnych Platformy została skonsumowana przez autopoprawkę, w związku z tym została wycofana. Poprawka pana radnego Sonika również została podtrzymana, tak? Wycofana? Została wycofana. Rozumiem dokładnie. Jest pisemnie? No to proszę to zrobić pisemnie. No to kończymy. W takim razie wstrzymujemy głosowanie nad tym punktem. Ustalenie sposobu obliczania opłat od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Projekt prezydenta, druk nr 1158. W tej sprawie nie było żadnych poprawek. I głosujemy w wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych, przypomnę, 1158. Kto z Państwa radnych jest za tym projektem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykam, proszę wynik. 28 za, 4 przeciw. Rada przyjęła, i 3 osoby wstrzymały, nie brały udziału w głosowaniu. Rada przyjęła tą uchwałę. Proszę wynik. Thank you.
Kwiatkowska chce coś powiedzieć? Ale poproszę, stąd. Zgłaszam uwagę do protokołu, głosowałam za i przeskoczyłam na przeciw. Proszę pilnować głosowanie, bo czasami szkodzi. Proszę Państwa, wracamy do druku 1157, czyli określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tego odpadu w wysokości cen za te usługi. Przypomnę, mamy projekt prezydenta, autopoprawka prezydenta, poprawka klubu radnych, skonsumowana przez autopoprawkę prezydenta i wycofana poprawka pana radnego Sonika. Głosujemy razem z autopoprawką przyjętą przez prezydenta. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za autopoprawkami? Tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tu jeszcze pan radny Popuściński. Już możemy? Zamykamy, proszę. Głosowaliście. 28 za, 12 przeciw, brak wstrzymujący, brak nie biorący udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę. Proszę, by Państwo prosiliście. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanie przez właścicieli nieruchomości, projekt prezydenta, druk nr 1159. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Mamy autopoprawkę pierwszą prezydenta, poprawkę klubu radnych Platformy, drugą autopoprawkę doręczoną w dniu dzisiejszym. Głosujemy i wycofano poprawkę klubu Platformy. Proszę Państwa, głosujemy w związku z tym druk z przyjętymi autopoprawkami. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Przypomnę, 1159. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę nimi. Głosowaliśmy 27 za, 12 przeciw, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła ten projekt uchwały. Proszę o rozpatrzenie projektu uchwały w tym jednym czytaniu, na podstawie takiego wniosku.
Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego uchwały. Obrady, pan to wcześniej nie wiedział.